Cześć Marek. Cześć Magda. Idziemy na kolejną wycieczkę. Tak, na kolejne skały. Adrzpaskie skały. Tak. Już się prawie nauczyłem mówić. Do końca dnia się nauczysz całkiem. Nasza dzisiejsza trasa będzie tak wyglądać. W Czechach reklamują nasze też miejscówki do zwiedzania. To jest w Głuszycy. Osówka, podziemne miasto, jeszcze nie byliśmy. Będziemy też musieli zwiedzić. I takim pociągiem można sobie tutaj na miejsce przyjechać. Co robisz, Maciek? Muszę przygotować pieniążki na bilety. Papierki są i jeszcze drobiazgi. Ile potrzebuję? 240. No, 240. Dobry. Dziękujemy. Ale jeszcze ciemno, pochmurno. Blisko, tak, nie? No. Bilet dla dwóch osób 240 koron. A tutaj mamy mapkę dzisiejszej trasy. Około jeziorka i na skałki. Zapowiada się super. Popatrzcie, jak wszystko się ładnie w wodzie odbija. Pogoda nam się znowu super udała. Weszliśmy tędy i teraz odbijamy tędy. Będziemy szli dookoła jeziorka. Wrócimy się i dopiero pójdziemy na tą trasę ze skałkami. Siema, porobione zdjęcia? No to idziemy dalej. To pierwszy zaznaczony na mapie punkt widokowy. Ma być ich 3. No wow. Myślę, że wybraliśmy dobrą kolejność zwiedzania. Wczoraj byliśmy na Teplickich Skałach, a teraz jesteśmy tutaj. I jakbyśmy to zrobili odwrotnie, to byśmy byli chyba rozczarowani Teplickimi. Bo Teplickie są brzydsze, ale wczoraj było dla nas to takie wow. A teraz jak weszliśmy, to jest jeszcze większe wow. Jakbyśmy najpierw zwiedzili to, a potem poszli tam, to byśmy rozczarowani tamtymi. A tu jest pięknie. Od razu jest po wejściu, od razu robi się ładnie. Jest piękne jeziorko, jest naprawdę bardzo ładnie. Ja jestem pod wrażeniem. Tyle, że tam wczoraj więcej mieliśmy chodzenia, bo tam było 12 km zrobiliśmy ponad. A tutaj wszystkiego, całej trasy jest niby 3,5, jakoś tak. No, ale to jest pięknie, no to fakt. Jest pięknie, bardzo mi się podoba. Cześć Madzia. Zostajesz w tyle ciągle, człowieku. A, bo ja robię 360, foty, filmy. To teraz modne jest, nie? Czyli będą super zdjęcia. Tam super. Będą fajne. Ale idźmy już. No. Dnia nam brakuje. Tutaj mamy rozwidlenie i tabliczki. Już wczoraj Marek mówił to na filmie, bo jest tak zrobione, że można z Teplickich Skał na tym samym bilecie dojść tą drogą i wejść sobie na te skałki. No, ale pisze, zakaz wstępu na obszar bez ważnego biletu, a bilet jest ważny z tamtego parku. W danym dniu są ważne bilety, więc jeśli na przykład uda Wam się to czasowo ogarnąć, to można przyjść na tym samym bilecie. Nam się nie udało, bo nam cały dzień zeszło wczoraj na... I zaoszczędza się wtedy 40, prawie 40 zł. Tak. Spokój i cisza. Maleńki muchomorek na zupę grzybową dla Marka.
a tam jest większy. Na więcej zupy dla Marka. Patrzcie, jaki czerwoniutki. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zbaczali z drogi na trasy zakazane, są inne. Ale chcemy zobaczyć jak najwięcej, więc wchodzimy gdzie się tylko da, gdzie tylko widzimy, że jest w miarę bezpiecznie. Zakaz chodzenia na bosaka. Żartuję, to tabliczka w ogóle, że nie można wchodzić. Spindrałam się na jakiś wielki kamień, oczywiście poza szlakiem. Poczekam tutaj na Marka, on robi zdjęcia, tam 360 na plaży. Będzie strasznie dużo ujęć z tego wypadu. Czekam na ciebie. Aha, nie wiem, jak tu przejść. Pod barierką. Znalazłam sobie maleńki kamyczek. Co ty znalazłaś? Maleńki kamyczek do siedzenia. Aha. No fajnie, fajnie. Doszliśmy znowu do trasy wejściowej, no i teraz zasuwamy dalej, nie? Czyli całą trasę. Tu. Tego jest. No jest, na kilka godzin. Właśnie obeszliśmy jezioro. Jezioro zostało przez nas obejśnięte. Ale widać, że fajnie idziemy. Tu jest więcej zakazów niż wczoraj było w tamtych skałkach. Zakazany owoc najlepiej smakuje. I nikogo tu nie ma, a tam tłumy. Chodź jeszcze tam, zobaczymy na dół. Mi mandat za to wchodzenie pod zakaz. Wszystko dlatego, że taki pan tam przyjdzie, konfident, nas podkablował. Jakieś napisy na skałach? Na wszystkich skałach są napisy jakieś, widziałam. Teraz jesteśmy w tym miejscu. Chcemy iść tu i do jeziorka, potem wrócić. Super tutaj jest, co nie? Jesteśmy w środku tego skalnego miasta. No. Ścieżki są porobione między takimi wysokimi skałami. Brama była wyjściowa taka piękna. I zimno tutaj jest. No ale zimno. Pięknie. Chyba ładniej niż tam, gdzie wczoraj, nie? Tak, tak mi się wydaje. Tutaj jest rozwidlenie. My idziemy tu. Potem będziemy wracać tu. I tutaj mamy żółty szlak.
oznaczenie na drzewie i idziemy do jeziorka. O, jakie wyżłobione. Chodź, Madzia, chodź. Cały czas idę. Ręce mam zamarznięte. Jednak do jeziorka nie dojdziemy, bo jest płatne dojście. 50 koronów to sobie czysto, a my nie mamy ze sobą, ale polskich złotych nie przyjmują. Niestety. Ciasno. I okazuje się, że na końcu jest złotka, która ma... Druga też już czeka. Mamy polskie ręce do góry, polskie ręce do góry. O Jezu! Także proszę państwa, prosim wszystkich, uwaga na ręce podczas jazdy. Ręki dajcie na kolanka, na swoje kolanka, chłopacy. Mamy tu kaczeni terrorystki, kaczki terrorystki, piranie wysokogórski, aligatorzy. Dlatego uwaga na ręce. Amen! Już się nigdy nie zobaczymy. Krematorium. Jest to ostatni rejs. Jednak będziemy płynąć łódką. No. Wygrzebaliśmy 95 koron z hotelu. Ostatnie. I złotówkę dodaliśmy. I złotówkę dodaliśmy i nas pani puściła. I czekamy na łódkę. Dobry dzień. Dobry dzień. Czesko, polsko? Polsko. A RODO? Już tu. Podpis mój ma, że ja mogę tutaj być mój brzuch w internecie, no? Może. Miejsce publiczne. Jakie publiczne? Czego nie ma publicznych miejsc. Smile. Zaraz zobaczysz, pójdzie tutaj. Kapitanie tego pierwszego utopu. Będziesz tam ofiarą dzisiejszą. Tak, dopiszemy krzyżek. Nazbiera się 30 osób, to ruszamy. Jesteśmy na przodzie. Będziemy na końcu tego jeziora. Tam jest takie prawidło, że wszyscy se będą obracać. Wy proszę wsiadajcie, pierwsza lawka tu, druga lawka na pierwszą, trzecia lawka na drugą a tak dalej po kolei. Myślałaś, że żartuje. On przecież nie żartuje w ogóle, nie? Tak. Bez humoru. Tylko nikt go nie słucha. A to ja myślałam, że ten humor była. Jeszcze wam pokażę. Ta żółta skala obok od tego pnia, tutaj na prawo, to jest Pirania Skalna. Co taki dziubek ma tam? Jesteście po obiadku, nie? Nie. Ciężkie. Pytanik duży. W tomto miejscu na końcu tego jeziorka jest głębokość już po kostki, w tomto miejscu. Ale musicie być głową na dół, tak. Potem po kostki. Silnik, motor napęd jest ekologiczny turbodiesel na Becherovkę, Żubrovkę, Sliwovice. 1 liter dzień co dzień to żere. To jesteś oszczędny. Ciekawe, ile kursu zrobisz. Będziemy teraz obepliwać wyspy hawajskie stezy. Przed nami kanał La Manche, pod nami znajduje się Eurotunel. Za 50 koron to jest celi świat, tu mamy celi świat. Tu mamy i zlatu rybu, zobaczcie. Zdechło. Zdechło.
Myślałem, że można łapać. Zerkla z latali. A tu to jest legendarny Michael Jackson po pierwszej kosmetycznej operacji. Nowy nos, stare brille. Tak, tu są bardzo generowani Spidermani. Mamy tu aj rybę halucinek dla przejściowej. A Polacy jest tam widać Biedronka. Zaraz będzie Tesco, Lidl, mamy wszystko. Jackson Biedronka. Wszystko mamy, trochę utworene. I grzyby są. Właśnie jest w niedzielu zatworzone, nie? Biedrona. Tak, a to to nie wiem co jest, to jest asi chyba Józien z Basin po halucinku. No proszę Państwa, dámy a panowie, jeziorko Skalne Fatrzbachu jest też takie bardzo unikatne w całej środkowej Evropě, bo ono zimą tutaj nikdy nie zamarznie. Jeden raz to byla taká grupa geologů. Bádali, dlačego toto ježorko nikdy nezamarzne. Potom nakonec všichni vybádali, že ježorko nikdy nezamarzne dlatego, že v listopadě z něho vody vypušťáme. Dlatego nezamarzne, bo ono nemá vodu. Já jsem ještě nepovážně. Rozpad. Bez cukor, mě padá déšť, takže nepušťáme. A tam skoro do stejky. Tam to je ošňornica taká džabolská, alebo se mezi námi plisákami mluví, že to je to starý český komunista v rezervatě. A zaraz bude kretík bez majtek. I ruce aj spore na tu rádu. Znáte Runcajsa? Tak. To by to nie znal. Hanka neviem, kde je, chyba na autostrade na brigáde. Vlastne chcem zapýtať o Hanku. Čo ona je? A Cypisek leží sobie. No Cypis tam leží, tu krecik. Nie, to rezolucja. Cypisa nie ma. Z Londýna, to je taká latárňa morská, proši paňstva, ktorá značí, že plýváme do Golfstorm. Žehnáte, bo Cypisek, oh, yes. Kapitán Likvidátor. Ideme, rozbujáme, dávaj na tom konci. Česká, Mirek! Urobíme okrut, neskúva kvalitá. Do gury. Ktoš má chorobu morskú, možno kde mi kačku. No 3 metry tu je, stavím na pleci, to bude. Mirek. Słuchaj przewodnika. Bo wysiądę. Patrz, kata. My tu máme i své skalné safari, patřte tam do góry, proši paňstvo, tam je taká ladná maupa. Máša, jo. Maupa. Coś připomínala. Vydáš maupe? Vydáš. Jasné. No na mě, paní, nepatřte, proši tam je taká maupa. Ta druhá skala obok od tej maupy, obok. To je z dupa svoně, jak se pchá do garážu. A před námi migranti ze Syrie. Migranti ze Syrie. Čeká tam na vás ještě. Sergej Nikita Hruščov. Speciálně dla vás, dla vašeho zdrovia. Takže teraz uvažajte, bo Titanic dobíhá do Singapura. Pošukajte pašporty, prosím, plýváme do Eurozóny. Bende celná kontrola i osobista. Ak máte u sebe narkotika, opiáta, alkohola, všetko dať panu kapitánu. Kapitán nás kasuje. My tu máme taký fajný zvyčaj, prosím, paňstvo, a pierši z lodi biega kapitán. Dovidzenia. Výjončkovo čistá. My tu máme ještě jeden taký fajný zvyčaj. Kobiety vyšadajú na pravo, pánové na levo. Speciálně dla blondýnek pokazují, že je právo. Takže bavte se dobře ve skalách do zopatření a komu se moje bajaně podobalo, musíte nám třeba zdať ty bílé misky, to je zpiska dobrovolná. Děkujeme. Thank you.
Wiesz co, to lepiej w tygodniu przyjechać, bo normalnie w dzień, to tu jest jak na morskim okiem. Teraz jesteśmy tu. Dobra. I jeszcze to jest przed nami. Teraz postój, żeby coś zjeść. Taki przedobiad? No. Wejście na wielką panoramę. Zobaczmy. Ciasno jest tak, że nie wiem, czy ja się zmieszczę. Zmieszczę. Ze swoją klatą. Pięknie tu jest, ale albo trzeba przyjechać jeszcze raz w tygodniu, albo w zimie. Tak, żeby nie było ludzi. No, żeby tworzył się klimat, a nie spęd. No obecnie jest tak, że trzeba się przyciskać między ludźmi i bardziej się skupiasz na tym, żeby się przycisnąć, coś, jak żeby zwiedzać. Coś ala morskie oko. No, ciężko się zwiedza tak, w takim tłumie. Ale miejsca są bez wątpienia ale piękne. Z dziećmi pełno ludzi tu chodzi. Są na dekoracje, tylko nie dekoracje, ale wieciną nie ma jakiej. Tak, dziecko. Ale to super robiło tak. No i jesteśmy prawie na końcu drogi. Tu już tak za bardzo skałek nie widać. Widzisz tutaj zające? Jaki królik? Królik, zając, czy co to jest? Oj, nie, być podpisany. Ale czat. Czas zrobić obiad. I zbieramy się do Polski. Ole! No hej. No hej. Wróciliśmy. Do Polski. Tak. Pogoda gorsza. No. Ciepło jest, ale ciepło. Jest. Tak zachmurzyło sobie. Się. No. Jak oceniasz wyjazd? No fajnie, super. I taniej niż w Polsce, powiem ci, wszystko jest. Taniej niż w Polsce, ale też ważne jest, żeby płacić w koronach no. czeskich, bo wtedy wychodzi jeszcze taniej, bo jeśli płacicie w złotówkach polskich, to ceny są wyższe. Mhm. Bo jest tak przeliczone, zaokrąglone do wyższej ceny, więc bardziej opłaca się w Polsce zamienić pieniądze i płacić w koronach czeskich. A z tą winietą to było tak, ja się walłem, bo jest znaczek jak byk, że winieta obowiązuje na auta do 3,5 tony na autostradach. No, człowiek głupi, to nie wie, nie. A my nie jechaliśmy autostradą. No nie, no bo jeżeli jeździsz po drogach takich jakby miejskich, no to nie trzeba niby. Zmyliło nas to, trochę czasu straciliśmy, ale dojechaliśmy do celu, więc wszystko dobrze. No i minęły nam 3 dni. Jedziemy teraz do Radkowa. W Polsce. W Polsce. Zalew w Radkowie obczaimy, objedziemy. Nagramy film. No, i też będzie relacja.